Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dzisiejsza amerykańska demokracja socjalistyczna zabija demokrację. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego socjalistyczna demokracja w Ameryce zabija demokrację? No dlatego, że demokracja, no to nie tylko polega na tym, że rządzi większość, no ale to demokracja polega na tym, żeby nie zatłuc jednak mniejszości. No i teraz wszystko idzie w tym kierunku, że socjaliści amerykańscy dążą do tego, żeby po prostu zatłuc mniejszość. Normalnie komuniści, no to zabijali po prostu strzałami w tył głowy, cała opozycja była likwidowana. No na dzień dzisiejszy jeszcze demokraci socjalistyczni w Ameryce nie chcą fizycznie likwidować, nie chcą wysyłać na laskę do łagrów, do więzień, nie chcą rozstrzeliwać, ale to nigdy nie wiadomo. Komuniści amerykańscy no, walczą o to, pchają to, żeby zlikwidować tak zwany filibuster. Filibuster, co to znaczy? No to znaczy, że w Senacie, no bo w Ameryce jest, to są Stany Zjednoczone Ameryki, z 50 stanów i każdy stan ma dwóch senatorów są dwie izby. Jest izba niższa reprezentantów, gdzie jest 435 reprezentantów na 330 milionów ludzi. No i jest 100 senatorów, czyli po dwóch senatorów na każdy stan, niezależnie od tego, czy stan jest mały, czy jest duży. No i socjaliści demokratyczni, oni chcą wykorzystać tą jedną partyjną przewagę dzisiaj, żeby zaatakować amerykański Senat. Amerykański Senat nie był, cała instytucja, cały system nie był tak atakowany, czy nie było takiej próby zmiany od 17 poprawki do Konstytucji w 1913 roku, kiedy było ustanowione, prawo było ustanowione, że Senat jest wybierany bezpośrednio w Stanach. Ten wpływ prawa i całej tej amerykańskiego prawodawstwa w wyższej izby, no to jest bardzo inny od innych mniej ustabilizowanych demokracji na świecie. W Ameryce jednak jest to, że ta większość, że to ideologia większości nie wykorzystuje tego, żeby zabić mniejszość, no a na dzień dzisiejszy wygląda na to, że ta niewielka większość zlikwiduje tą niedużo mniejszą mniejszość. To jest ten paradoks demokracji, no ale to tak się dzieje. W tym tygodniu niższa izba kongresu, czyli Izba Reprezentantów, jednopartyjnie będzie proponowała prawo o tym, żeby dołożyć dwóch senatorów, no i oni kombinują, że stolica nie jest stanem. Stolica sama w sobie reprezentuje te wszystkie 50 stanów, no to jest miejsce państwowe, to jest miasto państwowe, to są urzędnicy państwowi, no ale to są federalni, tam nie ma interesu stanu jako takiego, stan jako taki nie rządzi się, no i ta tradycja, ten filibuster, no to kiedyś to znaczyło piraci w zasadzie, takie było takie powiedzenie, że po prostu każdy z tych senatorów może gadać ile może, no i bardzo często to się przeciągało w czasie, gadali po 12, 15, 20 parę godzin, no ale ten filibuster na dzień dzisiejszy, no to znaczy to, że na 100 senatorów musi 60 głosować za pewnymi, za ustanawianiem pewnego prawa. Dlaczego akurat 100? No bo dlaczego akurat 60? No bo przy 100 senatorach, no to jeżeli jest tak pół na pół, no to jest 50 na 50, czyli jest jeden senator za i jeden jest przeciwko. Przy 60 senatorach na 100, co to robi, to 60 na 100, czyli jest 60 i 40, czyli w zasadzie
na każdych trzech, którzy są za jakimś prawem, będzie dwóch przeciwko temu prawu. Także jest 50% więcej, półtora razy więcej ludzi, czy reprezentantów, czy senatorów, że chcą przegłosować. Nie ma tego jeden do jednego. Komuniści amerykańscy dzisiaj chcą zrobić to, żeby była połowa plus jeden senator. No ale to wtedy już te 49% w ogóle nie ma szansy. No i trzeba pamiętać, że przy takim podziale 60-40 i przy podziale społeczeństwa 50-50, a dzisiaj to właśnie tak jest, że jest podzielenie 50-50, to wszystkie te poważne sprawy w amerykańskie, państwowe, polityczne, no to muszą mieć troszeczkę poparcia od tej strony przeciwnej. Trzeba pamiętać, że ten balans się zmienia, że te wahadło się zmienia i ten podział 52%-48%, no to się może zmieniać, tak? To łatwo przekroczyć. I jeżeli jest państwo takie, że co 4 lata będzie zmieniało każde prawo, no to się zrobi dzika Afryka, nic nie można ustalić. A jeżeli jest 60-40, no to część, to przede wszystkim ta niewielka większość nie przeforsuje czegoś, a jeżeli coś jest osiągnięte, no to z jakimś tam poparciem tego stanu tej partii opozycyjnej. Także, że Dużo ludzi atakuje te 60-40 podział, no ale większość ludzi nie rozumie, dlaczego to jest. To nie jest system amerykański większościowy. No, ta wyższa izba parlamentarna, sejmowa, kongresowa, jakby cokolwiek nazwać w Europie, ona zniknęła. Nie ma tej funkcji. A na Filadelfii, konwencja była w Filadelfii w 1787, delegaci z większych stanów, no to oni, szczególnie południe, no to chcieli, żeby Senat był podzielony względem populacji, no i względem populacji, no ale oni byli przegłosowani, no dlaczego? No bo na przykład taki stan jak New Jersey, no to nie chciał się pozbawić swojego wpływu na to, co będzie w tym nowym rządzie i w tej nowej konstytucji, która była tworzona. Większe stany w zasadzie populacja, no to była reprezentowana w Izbie Reprezentantów, w tej niższej izbie, 435 na dzień dzisiejszy. No i jest to względem populacji. No i to był taki wielki kompromis, to był osiągnięty wielki kompromis. No i to ratyfikacja nastąpiła konstytucji. No i taki podział, no to jest taka amerykańska w zasadzie, można powiedzieć, religia. To są tego podstawy, tego James Madison, no to on był w czasie tej konwencji, to była wielka szycha. No to on pisał w takim czasopiśmie Federalist, że jednakowe stany są reprezentowane w Senacie, no i one będą gwarantowały to i będą zapobiegały temu, że stany nie zamienią się w jedną zwykłą republikę większościową. No i to jest to, że stany takie jak Floryda, czy Nowy Jork, czy nawet Wyoming tam na zachodzie, czy malutki Delaware, no to oni mogą mieć swoją własną politykę. Mogą robić, powiedzmy, podatki, mogą tak jak w wypadku dzisiaj jest to, że jest ta pandemia, no regulują sami siebie tam. Federalnie jest to sugerowane, no ale w zasadzie wszyscy gubernatorzy mają władzę nad prawem w stanie. Na dzień dzisiejszy to cała ta konstytucja i cały ten senat, no to jest pod silnym atakiem komunistów, jest pod
pod silnym atakiem akademików, uczelni, profesorów i tak dalej, i tak dalej. No i wszystkie te mądre głowy, no to mówią, że w zasadzie, no to rządzi mniejszość, dlatego, że to jest te wymagane 60 na 40. A oni by chcieli, żeby tylko rządziła większość i żeby 49% w ogóle nie miało nic do powiedzenia. No każdy normalny człowiek rozumie, jeżeli tak się zastanowi, no to jednak te 51% nie może rządzić 49%, no bo to wtedy dochodzi do rozlewu krwi. No wszyscy ci komuniści to krzyczą, że to jest wszystko rasistowskie, że to nie jest reprezentacja i tak dalej, że trzeba to zmienić. Jak oni chcą to zmienić? Oni chcą dołożyć właśnie stolicę District Columbia, czyli Washington, no i chcą dołożyć Puerto Rico. Puerto Rico nie jest stanem, Puerto Rico to jest takim, można powiedzieć, no nie jest to kolonia. Ludzie z Puerto Rico mają paszporty amerykańskie. Ludzie z Puerto Rico nie płacą podatku federalnego. Jak oni przyjdą, zostaliby stanem, no to musieliby zacząć płacić podatek federalny. Teraz nie płacą, dlatego tam ci Portorykańczycy, no to nie za bardzo są chętni, żeby zostać stanem. Im pasuje, że mają paszporty amerykańskie, im pasuje to, że mogą mieszkać w jakimkolwiek stanie Ameryki, no ale im pasuje, że w Puerto Rico nie płacą. Są w zasadzie takimi, no prawie że obywatelami, nie mają prawa głosowania, tak? Nie mają reprezentacji, nie mają senatorów, no ale są niezależni, no i nie są niezależni. Ciekawe jest to, że ta proporcje pomiędzy 10 najmniejszych Stanów Zjednoczonych, 10 najmniejszych pod względem wielkości i ludności, no to jest 3% populacji. Na te najmniej zaludnione 10 Stanów to jest 3%. No i to tak już było w latach 1950-tych, 60-tych, no i tak samo to było w latach w 2019 roku, a całe te 10 największych stanów, no to reprezentuje 54%. Także w Ameryce, jeżeli patrząc tylko na głosowanie głos za głos, no to 10 stanów będzie mógł regulować, czy ustanawiać, czy zmieniać prawo dla pozostałych 40. Tak, także że w zasadzie no to nie jest to demokracja, to nie są Stany Zjednoczone w takim układzie, już nie są Stanami Zjednoczonymi, no bo 10 stanów kręci w zasadzie wszystkimi 50. No nie jest to w porządku. Podział na dzień dzisiejszy, no to jest w większości stanów, no to jest tak pół na pół, jest w Senacie jest mniej więcej pół na pół, Izba Reprezentantów jest na pół, Izba Reprezentantów ma chyba 7 więcej, no ale to licząc te 430, no to nie jest, to nie są takie duże różnice. Cała ta historia, czy całe to wszystko dwuizbowy system, no to nie był tak kwestionowany. Większość ludzi w Ameryce zgadzała się z tym. W Europie ten dwuizbowy system padał. No ale Madison to już właśnie wtedy przy powstawaniu całej tej republiki, tej federacji tych Stanów Zjednoczonych, no to on właśnie mówił, że najważniejsze dla tych Stanów, no to jest ta samodzielność. Tak jak wspominałem, podatki, własny ten system legalny, własne regulacje na przykład na COVID-a, to jest bardzo ważne, bardzo ważne. No i oni jakoś balansują, senatorzy z każdego stanu balansują jakoś reprezentantów z każdego stanu. No ale komunizm pcha w zasadzie ten system centralny. To komunizm, no to ma te centralne planowanie. Wszystko ma iść z Waszyngtonu.
regionu, tak jak szło z Moskwy, powiedzmy, z Moskwy szło czy do Warszawy, czy do Pragi, no to wszystko ma być centralnie kierowane, sterowane, no i środki masowego oszukaństwa w zasadzie pomogły, otworzyły te drzwi do ataków tych idiotów na tą strukturę Senatu. To jest na dzień dzisiejszy, no to po prostu ona jest w zagrożeniu. No i co? Zrobi się jedna wielka republika amerykańska? No wygląda na to, że to będzie po prostu Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli Związek Socjalistycznych Republik Amerykańskich. No jest nadzieja, że do tego nie dojdzie. Za 18 miesięcy są wybory. No i wtedy nie wiadomo dlaczego demokraci są takimi debilami, że nie rozumieją, że jeżeli oni stracą tą większość, no to znowu będzie poszatkowanie. No i to jest ten bałagan, to jest to szarpanie tej polityki. Założyciele Ameryki dali moc prawną Senatowi, żeby oni zatwierdzali te wszystkie władze wykonawcze, no i sędziów. No i zakładały, że reprezentanci, że kongres będzie jakoś trzymał czy kierował polityką krajową. Kiedy właśnie komunistyczni tak zwani postępowi socjaliści zaczęli atakować ten konserwatywne podejście, no to pierwsze, co oni zrobili, oni chcą zlikwidować to prawo prezydenta, to ustanawiania sędziów dożywotnich. To jest następna sprawa, następny przypuszczalny filmik, co komuniści chcą zrobić z Sądem Najwyższym. Teraz jest 9 sędziów, także, że powiedzmy, jest liczba nieparzysta, także 5-4 decyzje przechodzą. Starają się zrobić to do 13, tak żeby było 7 na 6. No ale co to da? No to dołożą 4 demokratów, żeby mieć większość na dzień dzisiejszy. Przyjdą republikanie, no i zwiększą powiedzmy do 27, no to będzie zwiększanie. Także rozmydlenie tej siły, czy tej władzy prawnej. No do tego chcą zmienić dożywotność. No jak się zmieni dożywotność, to ten sędzia idzie tam i on wydaje decyzję prawną nie dlatego, że patrzy na prawo, tylko patrzy, co on będzie robił za 5 lat, kiedy nie będzie sędzią. Także on będzie decydował o tym, że komu się przypodobać, kto by się nie przypodobać, i on będzie patrzył, jak uścielić swoje gniazdko. To trzeba by, każdy normalny to rozumie, no ale wielu debili po prostu tego nie rozumie. No to, że ta dożywotność, jeżeli będzie zabrana, no to oni będą we własnym interesie robili to, żeby było im dobrze po robocie później za jakiś czas. Także zamiast się skoncentrować na tych pryncypiach konstytucyjnych, oni chcą rozpierniczyć Senat jako do powiększenia całego systemu centralnego planowania. Przyłączenie, powiedzmy, zrobienie stolicy następnym stanem. No dlaczego? Każdy normalny mógłby powiedzieć, no to jak nie chcecie stolicy, no to trzeba oddać Washington do Maryland i to będzie w ramach tego samego systemu. No Senat, ten filibuster, te 60-40, no to pozwala zbalansować te wszystkie siły, cały taki wybuch nuklearny tych 60-40, no to jest taka płytka, debilowata, kretyńska, komunistyczne spojrzenie na demokrację. No to jest właśnie to, co komuniści robią. To będzie socjalizm demokratyczny. Komuniści chcą zlikwidować wszystkie instytucje. Zaczęli likwidować instytucje Kościoła, teraz chcą likwidować instytucje Senatu, chcą zlikwidować instytucje rodziny. No i to im się powoli daje. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję, serdecznie zapraszam. Tu jest Szałeczka, dzwoneczki dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
przekaz dla socjalistów. Widzicie, co robią komuniści, widzicie, kogo wybraliście. Czy wy myślicie, że wybieraliście tych ludzi, co dzisiaj robią? Mam nadzieję, że jesteście zdziwieni. Zdrowia dla normalnych.